Dobra, zobaczmy. stworzony przez najbardziej wpływowego youtubera w Polsce według magazynu Forbes o nazwie Jak Zostać Numerem Jeden na YouTube. To kompleksowy, profesjonalny kurs online dla osób, które chcą odnieść sukces na platformie YouTube. To unikalny, jedyny tego typu projekt na rynku. Nigdzie nie znajdziesz tak kompleksowej bika, wiedzy zebranej w miejscu. Zarówno jeśli chodzi o tajniki funkcjonowania YouTube'a, pracy youtubera, jak i tworzenia kontentu i monetyzowania go. Jest on dla osób, które marzą Dziękuję, o karierze youtubera, dla tych zaczynających od zera, tych, którzy swój kanał już mają, a chcą wejść na wyższy poziom, czy również dla agencji, firmy i rodziców. Ogólnie rzecz biorąc, 1000 zł za przekazanie 10 lat doświadczenia to relatywnie mało. Cena wcale nie jest przesadzona, jak. Jedyny na rynku, to z kursem MKR, kursem MKR jest dla streamerów tylko. To jest co różnica, to jest różnica. Kurs, który realnie ci pomoże, to mógłby kosztować <noise> nawet kilka tysięcy. Pytanie brzmi czy twórca podołał odpowiedzialności społecznej sprzedając kompletny i profesjonalny kurs, jak twierdzi, że to, co momencie ma wpływ nie tylko na widzów, ale też na innych twórców i na to, jak odbierany jest powaga. zawód youtubera. Jeśli chcemy być traktowani poważnie, to musimy pokazywać po. profesjonalizm. No, w tym co robimy to my. Dla dzieci i nastolatków, frizz w zawodzie youtubera jest odpowiednikiem Lewandowskiego w piłce nożnej Pomimo, że możesz Karola nie znać, jest to postać ikoniczna dla następnego dorastającego pokolenia i dziecko mówiące, że marzy o tym, żeby być jak Friz, to coś zupełnie powszechnego. Szkolenie nie zostało stworzone przez losową osobę i dla byle kogo. Szkolenie Friza może być czymś na poziomie produktu, który mógłby wydać Lewandowski. Na razie ze wszystkim się zgadzamy. Miałem bardzo dobre porównanie. Jak z zostać profesjonalnym piłkarzem, edukując zapatrzonych w jego osobę nastolatków. Recenzja jest podzielona na rozdziały dla lepszego zrozumienia i przyswojenia informacji. Będę starał się argumentować każdą hipotezę, ale zaznaczam, że nie musisz się zgadzać z przedstawioną treścią. Nigdy nie ufaj ślepomi czy innym twórcom. Rozdział pierwszy. Poświęcony czas. Kurs składa się z 16 fragmentów, które nie, możemy nie, podzielić nie. na dwie grupy. Pierwsza, 14. Czekajcie, wujek, łuki, moja historia. Czekajcie, czekajcie, wujek, kółki moja historia. Podciwy krzychu, moja historia. Wersów, moja historia. Patec, z moja historia. Okej... Okay. Okej... Okay. A sprzęt nagraniowy, montaż i okiem operatora, to przypadkiem by się też nie zaliczało do tej kategorii. 12 materiałów autobiograficznych, czy... czyli 81% zawartości. Nawet części nazwane jak montaż, okiem operatora lub sprzęt nagraniowy to również treść autobiograficzna. Montażysta i operator opowiadają o swojej pracy i życiu. Część o sprzęcie nagraniowym to również opowiadanie o sobie. Nie jest to materiał edukacyjny. Freeze operatorem mówią, że możecie nagrywać telefonem lub GoPro i przechodzi do pokazywania sprzętu, którego używa. Reszta z tych 81% to również autobiografie youtuberów, wywiady, coś w stylu QA o życiu i relacjach. Opowiadają, jak się poznali, że jeden był statystą, a drugi przez post na Facebooku. W 81% tego kursu nie znajdziesz żadnej wartości stricte edukacyjnej, jak strategie marketingowe, tajniki funkcjonowania YouTube'a, tworzenie kontentu i monetyzowanie go. Pozostałe 19% to połączenie treści autobiograficznej z próbą przekazania wartości merytorycznej, ale dokładna analiza tego, co znajduje się w tych 19%, będzie później. Tu się pojawia pierwszy problem: to tak, jakbyś sprzedawał kurs programowania, a treść polegałaby w większości na ciekawostkach o tym, jak wyglądała Twoja kariera w firmach, w których programowałeś i relacjach z ludźmi. Mm. Jak jest, jakie można dać usprawiedliwienie na 81%? Będące historią, za sukcesem Freeza stoi historia jego ekipy, jak wszystko do tego doszło. Jak rozumiem historię Freeza, jak rozumiem również historię ekipy, tak nie rozumiem kilku rzeczy. Mini Mike moja historia, Marcysia moja historia, Nowciaks moja historia, Fusialka, e, Patec jeszcze powiedzmy. W dużo tych osób było z castingu, niektórzy byli kumple, wydaje mi się, że najważniejsze tutaj historie to rzeczywiście jest frizz, tromba, może wersów dla dziewczyn, żeby miały również, mogły się do czegoś odnieść, żeby miały również tego i w, wujek łuki, wujek łuki. Ciekawe, ciekawe, ciekawy jestem z tym. Czekajcie, o. Programowałeś tu. i relacjach z ludźmi. Sam mówił, że tak, 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 ale 81 to jest bardzo dużo procent, to jest bardzo duża część tego. Graficznej z próbą przekazania wartości merytorycznej, ale dokładna analiza tego, co znajduje się w tych 19%, będzie później. Tu się pojawia pierwszy problem to tak jakbyś sprzedawał kurs programowania, a treść polegałaby w większości na ciekawostkach o tym, jak wyglądała Twoja kariera w firmach, w których programowałeś i relacjach z ludźmi. Akcji? Osoba, która chce się ja nie przyświadczom, ja jest rodzicem z agencji, nie jest w stanie wykorzystać tej ogromnej części kursu. Nie jesteś w stanie wykorzystać informacji, że poznali się w taki sposób, że ta osoba jest dziewczyną tego lub że film się montuje cały dzień, albo że Fris kiedyś używał tego aparatu, a teraz używa tego. Jest to kompletnie bezwartościowe w tym kontekście. Rozdział drugi. Kurs nie ma scenariusza ani montażu. Zuzek, Oglądając materiały dziękuję, możesz mieć tak wrażenie, że to, to tak po prostu losowe wywiady, a osoby występujące nie są przygotowane do tego co chcą przekazać i mówią to co im przyjdzie do głowy. To jak nagranie różnej rozmowy na deplatą, a jedne. później przepisanie Prawdzam. i sprzedanie tego jako książki. To nie tak, że po samych YouTuberach widać, że jest to zrobione bez wcześniejszego przygotowania się. Również montażyści, którzy montowali ten kurs, za bardzo się nie przyłożyli do pracy, bo nie ma żadnych wizualizacji jak animacje lub choćby zwykłe napisy zaznaczające o czym jest mowa, bo jak ktoś skacze po tematach i ma potok myśli, to tracimy uwagę i nie wiemy, co chce nam przekazać. Do recenzji. Kurs był wertowany. Wydaje mi się, że jeżeli akurat w tym wypadku, że jeżeli ktoś płaci 250-350 oh. albo 1000 zł za kurs, to chyba raczej będzie i tak poświęcał całą swoją uwagę na ten kurs, tak czy siak dwa razy, raz przesłuchany jako audiobook i raz obrazem. I produkt mógłby być wydany po więcej, ponieważ obraz nie ma większego wpływu poza kilkoma sekundami pokazania jak wygląda aparat, program do montowania lub statystyki z poprzedniego miesiąca kanału. Wersja audio to dobry pomysł. To bardzo dobry pomysł. Od strony wizualnej to po prostu postać, która siedzi i opowiada. Po szóstej godzinie myślisz sobie, no fajnie opowiadają i całkiem sympatyczne osoby, ale możesz odnieść wrażenie, że dzieło nie ma scenariusza. Jakbyś czytał opowieść i raz 15 stronę, później 37, a później 217 i potem sam musisz połączyć fakty. Rozdział trzeci. Kto pytał? Prawie na każdym kroku kursu znajdziesz informacje, które nie mają nic wspólnego z tematem przewodnim. We fragmencie o algorytmie znajduje się wątek starego mieszkania, które aktualnie jest w remoncie. We fragmencie YouTube i biznes pojawia się wątek wejścia na giełdę. We fragmencie operatora pojawia się wątek jego dziewczyny. Możemy mieć wrażenie, że twórcy sami nie wiedzą, co dokładnie chcą nam przekazać, a te informacje mocno odbiegają od zapowiadanego profesjonalnego kursu dla osób, które chcą odnieść sukces na platformie. Rozdział 4. Rady Freeza są dobre i mogą być skuteczne, jeśli zostaną odwrócone o 180 stopni. Weźmiemy pod lupę fragment o nazwie Algorytm, który stanowi 10% materiału i miał być treścią specjalistyczną. I nie sugeruj się, moim zdaniem, ale spróbuj sam poddać tę Radę analizie. Witam, Kero. Dzień dobry. Parafrazując pierwszą Radę, ustaw reklamy co półtorej minuty, bo wtedy algorytm lepiej promuje film, a widzowie się przyzwyczają. Jest to strategia tylko działająca u kilku największych YouTube. Mm. RKZ 2012 to jest trol. Ja osobiście złoty. powiem tak, jako twórca internetowy. Wstawianie reklam co półtorej minuty jest głupie. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli wstawiasz reklamy co półtorej minuty, automatycznie wszystkie te reklamy będą małymi reklamami. To nie będą reklamy przerywające film. To nie będzie reklama, co półtorej minuty przerywa film. To są reklamy, które wyskakują ci o tutaj na dole. Które wyskakują, to są reklamy wyskakujące o tutaj na dole, co trzeba zamknąć x -em. To nie są reklamy, które przerywają ci film i które ci wstawiają tutaj na pełen ekran. I z perspektywy twórcy to wcale nie jest lepszy CPM. Tak naprawdę, yy, tak naprawdę lepiej jest stawić reklamę co 4, co 6 minut, ponieważ wtedy masz pełną reklamę zamiast mniejszą reklamę. Ale jeżeli widz wejdzie i zobaczy, że cały pasek filmu co półtorej minuty ma reklamę, to automatycznie jesteś kojarzony nie z Freezem, tylko jesteś kojarzony z Palionem, z Karolkiem, z Gplayem, z Witem. Z takim kanałem, który łapie owoc YouTube'a widza i próbuje z niego wycisnąć każdy grosz, ponieważ ogląda reklamy nie umie adblocka zainstalować. Dzisiaj ja się z tym zgadzam, że to zarówno u większych twórców, i u mniejszych twórców nie uważam, że to jest dobre. Nawet czy na kwadratowej masakrze zrobiliśmy specjalną zasadę. Zrobiliśmy, słuchajcie, my nas zrobiliśmy na kwadratowej masakrze specjalną zasadę, było. i tutaj osoby, które nagrywały na kwadratowej, mogą potwierdzić, że. E, mogą potwierdzić, że nie macie prawa, jeżeli wrzucacie kwadratową masakrę, wrzucać reklamy co półtorej U. minuty. Nie możecie tego robić. Zabraniam wam, bo to źle wygląda dla marki kwadratowa masakra. Wrzucać kwadratową masakrę, reklamy co cztery Pan minuty, Paweł maksimum. Nie na polskim od slash 3 zł. To prawda. Mówię z własnego doświadczenia oglądania kursów. Dopiero kurs 5K był merytoryczny i dobrze zrobiony, dużo dawków. wiedzy, to bardzo źle świadczy o kursach Flick. Siadał, popsutek miał być komentarz od stuba, skomplainę się. O nie! A siadał, ja wiem, mówiłeś już o tym. Dzięki, RKZM. YouTuberów, którzy mają milionowe wyświetlenia. Jeśli ktoś zaczynający minimum, lub twórca maksimum. ustawi w 12, minutach... Nie min no, że, mak że maksimum co 4, min co 4 minuty nie mogą... Nie, no dobra, minimum, macie rację, dobra, no minimum, min 10 Wiecie o co mi chodziło, przejęzyczyłem się, ale rozumiecie o co mi chodziło. ...to jego kanał po prostu umrze, bo jeśli widz poczuje, że zarobek jest ważniejszy od niego samego, to zwyczajnie odejdzie. Będzie czuł się wykorzystany, uzna, że twórca się zmienił i że zależy mu tylko na pieniądzach, a nie na widzach. Prawidłowa rada powinna brzmieć. Nie dodawaj za dużo reklam. Do tego możesz nakręcić społeczność, że YouTube ucina zasięgi. Wtedy widzowie będą komentować i lajkować, żeby cię wesprzeć w walce ze złą korporacją. Wi Ale z drugiej strony, jeżeli nakręcasz widzów na to, że YouTube ucina zasięgi i zła korporacja, to się zmieniasz troszeczkę wy takiego foliarza tak naprawdę. Moim zdaniem najlepsze... W znaczy sensie moim zdaniem jest po prostu najlepsze... Złapanie czegoś pomiędzy, że siema ma YouTube, YouTubeem zarządzają algorytmy i często ucinają ci zasięgi bez powodu. E, zatem widzowie, proszę pamiętajcie, żeby wspierać kanał, ale i tak stawiaj reklamy najczęściej jak możesz bez skórzania widzów. Jeżeli widzowie zaczynają ci pisać, że siema te reklamy, to trochę za często, trochę za dużo tej hajsu wyciskasz, to może warto je się zastanowić. Tak uważam, że nie, nie warto jest spadać z jednego ekstremum w drugie ekstremum. Widz musi widzieć wroga, a idealnym wrogiem jest YouTube i algorytm, nie. a jeśli zobaczysz, że przeszedłeś na ciemną stronę, to cię po prostu zostawi i uzna, że się sprzedałeś. Bo, bo, bo to walka z YouTube, to mi się kojarzy z dupy. Dla mnie Marci Maciek z dupy na samym początku miał słuszną walkę z algorytmem, a później to dla mnie wyglądał jak chłop, który troszeczkę się pogubił, nie zawsze wie jaki wstawić film i sobie wybrał wroga YouTube'a na wymówkę. Ktoś dobrze na czasie napisał i mi o tym przypomniał. Tak na przykład bardzo dużo youtuberów, dużych youtuberów robi sobie wymówkę, to nie jest tak, że to moje filmy są niepopularne, tylko to jest tak, że YouTube ucina mi zasięgi, a moje filmy są idealne. Idealne, a tak często nie jest. Weź. Frizzowi to nie grozi. Inni twórcy powinni brać to pod uwagę, że widz musi czuć, że jest jest najpiękniejszy kawałek blaszki na naszym na kanale. Najpiękniejszy nie nie od Blaski na dziękuję Ci po za oglądanie. Książek, dla bo tutaj szanuje się czas i obiektywność. I widzowie to oczywiście doceniają, że są tutaj szanowani i mile widziani. I taką taktykę polecałbym może. przybrać, jeśli myślisz długoterminowo o karierze. Porada Laki, numer ja dwa. W dzisiejszych czasach lepiej przyjmują się jako nazwę kanału, imię i nazwisko. Załóżmy, że ta rada ma sens i stwórzmy kilka przykładów. Kanał Wojna Idei by lepiej prosperował, gdyby nazywał się Szymon Pękala. lub nie wiem, ale się dowiem, jako Mateusz Kucharek, czy zamiast Astrofazy to Piotr Kosek. Oczywiście, ta rada jest tylko dla ludzi, którzy zbudowali już swoją pozycję i chcą zmienić format swojej działalności. Jeśli zaczynasz od zera, to musisz zwrócić uwagę widza i zostać zapamiętany. Nazwa kanału jest nośnikiem informacji i im ten kanał będzie bardziej kreatywny, tym lepiej. Imieniem i nazwiskiem nie tylko nie zwrócisz uwagi, ale zmniejszy to twoją szansę na to, że zostaniesz zapamiętany. Jeśli... Z drugiej strony imię i nazwisko buduje z ciebie troszeczkę takiego celebrytę, buduje z ciebie troszeczkę taki że... Twoja prywatna osoba staje się osobą publiczną, że nie ma różnicy pomiędzy Łukaszem Samoniem a Mandziem. Ja sam na przykład przez bardzo długi okres y, promowałem swój drugi kanał Łukasz Samon, gdzie robiłem treści vlogowe, ale tak strasznie to do mnie nie pasowało. Tak to było sztuczne, ponieważ nikt do mnie nie mówił Łukasz. Wszyscy do mnie mówią Mandzio i Łukasz Samon jest Mandziem. I osobiście jak. Ja osobiście, jak ja widzę kanały, które się nazywają imię, nazwisko, a przedstawiają się jako ksywa, albo każdy do nich mówi po ksywie, to mam takie po cholerę ci twoje imię i nazwisko w tytule. Tak samo do Gimpera. Nikt nie mówi do Gimpera Pertomek. Może znają mi prywatnie, może o nim powiedzą, co nie. Tak samo o, o Ewronie, ja powiem często Kamil, co nie. On powie czasem o mnie Łukasz, co nie, ale to raczej tak, że my się przyjaźnimy, a nie na zasadzie takiej, że. Tak mówi się do ludzi. Ja osobiście nie jestem fanem takiego nazywania swoich kanałów imię nazwisku. Moim zdaniem Ksywa jest fajna. Tak samo jak Re Remkowi Remek sobie nie zrobił Rez Remigiusz Wierzgoń, tylko ma Rezigiusz chyba cały czas mi się to podoba. Jeśli ta rada jest. Chyba że, że ma Remigiusz Resigiusz Wierzgoń. Czy na to Frizz powinien podać przykłady kanałów, które zaczynały od zera, Pem sygnując się imieniem, już nazwiskiem i odniosły spektakularny sukces? Tylko, że takich kanałów po prostu nie ma. Imię i nazwisko w odbiera tożsamość kanałowi i przekazuje. Czy nie ma takich kanałów na pewno? Imię, imię i nazwisko. Czy nie masz żadnego kanału, który się. E, który się a Radek Kota, Radosław Kotarski był Polimaty, a Dawid Frank? Logan Paul? Krzysztof Gończ ściasz to były wybuchające beczki kiedyś. Montażysta Ritz, on przez Impera był wybity i robi sobie overwatcha dla 10-latków, zamiast 14-latków, co nie? Dubiel, Marcin Dubiel, ale to tego. Też poleciał przez Stewart, ale jest trochę, jest trochę kanałów. Agnieszka Grzelak to. Agnieszka Grzelak. Aga grzelak, Agnieszka Grzelak. To jest dobry przykład. Agnieszka Grzelak chyba nie miała. Czy Aga... Agnieszka Grzelak czy miała wcześniej miała jakąś inną ksywę? Czy miała jakoś ksywę ona? Myślę, że kilka jest, tylko uważam, że to jest rzadkie. sensie nazwa kanału nie ma aż tak dużo znaczenia, to liczy się jak się przedstawiasz. Wydaje mi się, że liczy się jak Magda Bereda. O! To jest kolejny przykład. Jest trochę takich kanałów. za mało informacji. Sens podawania swoich danych w jest tylko wtedy, kiedy jesteś już ikoną czegoś lub zwyczajnie jesteś rozpoznawalny. Wtedy za nazwiskiem stoi wartość. Kiedy zaczynasz od zera, lepiej nazwać kreatywnie twój projekt, żeby zwrócić uwagę i zostać zapamiętanym. Porada numer 3. Inspiracje bierz z amerykańskiego YouTube'a. Liczba pomysłów na świecie jest ograniczona i wszystko już było. Oczywiście wspomina, żeby nie kopiować, ale nie smak pozostaje. Jest to strategia usprawiedliwiająca, że można kraść i podpatrywać. Ale rzeczywistość jest opozycyjna, bo polski YouTube jest bardzo pusty z kilku powodów. Ciężko zarabiać na treści oraz utrzymać większą regularność, tworząc wymagające treści, a wtedy algorytm nie pomaga. Widzowie z innych krajów, jak Rosja, Ukraina, Anglia czy Niemcy, pytają, czy kanał, nie wiem, ale się dowiem, nie mógłby powstać w ich języku, bo nie mają u siebie materiałów o antenach. Może bardziej, może bardziej, żeby może usprawiedliwić tutaj zdanie Friza. <kuh> 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 Michał, już mówiłem wcześniej, czat ci napisze, że. Jeżeli chodzi o rozrywkę, to wydaje mi się, że w rozrywce naprawdę My większość rzeczy była. Ugasz, że może nie 100%, 70, ale 95% 50, rzeczy było. A jeżeli chodzi o to treści popularno popularno-naukowe, trzeba mieć... Dużo, dużo większy jest próg wejścia, dużo ciężej zrobić dobry materiał, ale... Jest troszeczkę, jest troszeczkę łatwiej wymyślić treść, jeżeli się już wymyśli, o czym chce się tworzyć materiał popularno-naukowy. Oczywiście to nie jest usprawiedliwienie, że nie można wymyśleć jakiejś oryginalnej rozrywki, ale rzeczywiście dla takiego fliza nie, nie dziwię się, że to często jest łatwy u niego wybór. Ale czy to jest dobre dla początkujących twórców? Nie uważam, że odzorywanie filmów z Ameryki jest dobrym pomysłem, i z tym zgadzam, z takiego powodu, że jest ciężko dorównać temu poziomowi, nowej osobie. Nowej osobie, która po prostu dopiero startuje na YouTube, ciężko, ciężko jest zrobić film tak dobry, jak zrobi Logan Paul, nieważne jaką jest osobą, ale dla przykładu, dajmy jego, dajmy dla przykładu, właśnie Logana Paula. Myślę, że lepszym, lepszym tutaj usprawiedliwieniem jest i lepszym tutaj argumentem jest, że popatrz za granicą, to się sprawdziło i zobacz, czy tego nie ma w Polsce, bo możliwe jest to, że, to, co zro że jeżeli zrobisz to samo na swój sposób, to również to wypali. Z takiego powodu, że jeżeli zrobisz swój własny pomysł i zrobisz, go do, i zrobisz go dobrze, w sensie, jeżeli zrobisz swój własny pomysł, nie wiesz, jak go zrobić dobrze. Nie wiesz, jak wygląda dobrze zrobiony kanał na podstawie Siema Twojego Mandio, pomysłu. A jeżeli bierzesz jakiś pomysł, na przykład z zagranicy, roku. masz już przykłady zagraniczne kanałów, które wypaliły z tym pomysłem i wiesz takie, okej, okay, ten kolej zrobił to, to, to i to. Jeżeli ja bym zrobił to, to, to i to w polskich warunkach, co byłyby podobne do niego, mi też powinno się wypalić. Wydaje mi się, że coś takiego jest już lepszym tokiem rozumowania, że komuś wypaliło za granicą z jakimś pomysłem, zatem powtórzę go w Polsce, bo w Polsce tego nikt nie zrobił, na naszym lokalnym rynku może to być dobre. Ale, ale takie kopiowanie jeden do jednego pomysłu zawsze jest źle i zawsze prędzej czy później wychodzi i przez widzów jest tak średnio odbierane. Dziękuję ślicznie Darek za subika, Piwerko dziękuję za Premika. i Kilerek dziękuję za sto Pozdrawiam Cię bardzo cieplutko natalizmie, SIMPie, dyskryminacji mężczyzn, Oho, egzystencjalizmie, seksualizacji marketingu nie, no. i wielu Część innych. Specjalnie nie wiem, nie wiem, ale się to wiem, mi wysłał na Facebooku ten film, specjalnie mi go wysłał, bo był Sword. To był jego taktyka, żeby zbanować mój kanał na Twitch od samego początku. Nie! <laughs> które są tylko po polsku. Rada Friza powinna brzmieć Stwórz własną tożsamość. Nie opieraj się na trendach, ponieważ jeśli raz się oparłeś, to zawsze będziesz musiał robić to, co jest modne. Tożsamość kanału i wspólny cel razem z widzami jest bardzo ważnym elementem. Porada numer 3. Ale z drugiej strony, właśnie jeżeli tworzysz te własne pomysły, unikatowe treści, których i cała reszta ludzi nie widziała, i której cała, cała reszta ludzi po prostu nie jest zaznajomiona, często możesz po prostu mieć problemy ze złapaniem tych odbiorców, bo jak ludzie trafią na Twój film. Jak ludzie się tam dostaną, jest troszeczkę ciężko. Właśnie. Za, za, uważam, że zarówno ani jedna, ani druga osoba nie ma do końca racji, że mają dobre oni punkty, że, war, że trzeba być unikalnym, trzeba by, że trzeba być unikalnym, trzeba robić swoje, ale również nie uważam, że patrzenie komuś się co udało za granicą i takie naprawdę taki szczery, z ręku na sercu, zainspirowanie się, a nie skopiowanie. Uważam, że nie, nie jest to jakiś okropny grzech. Uważam, że to jest normalne. Cztery. TikTok. Stworzenie czegoś na TikToku i na YouTubie, lub na TikToku i przenosić widzów na YouTube'a. TikTok jest owiane złą sławą w YouTube'owej społeczności ja i odradzałbym go każdemu, Atencio. ponieważ jeśli raz zostaniesz zaszufladkowany jako TikToker, to marna twoja kariera w internecie. Może to brzmi brutalnie, ale taka prawda. Może ta rada miałaby prawo bytu za kilka lat, ale na pewno nie dzisiaj. Prawidłowa rada powinna brzmieć, nie dotykaj TikToka, jeśli chcesz zostać YouTuberem. Porada numer... Możesz dotykać TikToka, ale odwrotnie, atakując TikToka. Jeżeli jesteś TikTokerem, który się śmieje z TikToka i tworzy na YouTubie, to nie jesteś klasyfikowany jako TikToker, tylko jesteś klasy... klasyfikowany jako YouTuber śmiejący się z TikToka. I wtedy, wtedy, również jesteś TikTokerem, możesz tworzyć własne TikToki, które nie są cringe'em, bo na TikToku jest mega łatwy zasięg. Na TikToku zrobić kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy wyświetleń, to jest o tak, o tak, o tak, o tak, o tak. To naprawdę nie jest trudne. I, warto, I można to zrobić w taki sposób, żeby przeciągnąć ludzi na YouTube'a i TikToka porzucić albo TikToka jakoś inaczej rozwijać. Nie można odebrać TikTokowi, że na TikToku bardzo łatwo jest się wybić, ale łatka TikTokera jest jedną z najgorszych łatek, jaką możesz mieć jako YouTuber. Ale najgorszą łatką na tym czacie na pewno nie jest subskrypcja, bo Konrad rozdał 5 gift subów! Konrad! Dziękuję ci ślicznie i pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ostatni jego film nie osiągnął nawet magmowy. Zobaczymy za kilka dni, czy osiągnie, co nie? Może się jeszcze zakręci. Numer 5. Przekazywać emocje na filmach i miniaturkach. To strategia krótkoterminowa. Odradzałbym każdemu, kto chce zbudować społeczność, ponieważ na naciąganych emocjach prędzej czy później widzowi się przeje. Porada powinna brzmieć: nie przesadzaj z zabiegami, które mają zwiększyć klikalność, bo jeśli przykładowo wstawisz kontekst erotyczny na miniaturkę, to po pięciu filmach widzowie przestaną klikać. Jeśli ktoś jednak uważa, że kurs oraz porady w nim zawarte są przydatne, może założyć kanał zgodnie z jego wytycznymi i sprawdzić, czy to zadziała. Nawet Freeze mógłby to zrobić sam, żeby potwierdzić skuteczność swojego kursu. To jest dobry argument, że Freeze mógłby wypróbować jakiegoś nowego ziomka, którego nikt nie kojarzy i którego nikt nie zna, znaczy, żeby udowodnić, że kurs działa, to jest fakty. Jeżeli chodzi o emocje na miniaturkach, to jest to kwestia, była to kwestia sporna. Teraz rzeczywiście miniaturki coraz mniej potrzebują emocji, coraz mniej potrzebują czegokolwiek. Myślę, że dobrym przykładem. Jest, no, wydaje mi się, że, a dziękuję Kro, wydaje mi się, że dobrym przykładem jest mój kanał, gdzie zawsze na moim kanale była kwestia, wydawać u mnie na kanale z zawsze z były miniaturki z emocjami, z ekspresją, z mimiką i to robiło dobre wyświetlenie, to ładnie łapało atencję, ale z czasem przestałem to robić, zrobiliśmy miniaturki rysowane od Toasta. E, które rysował Krzysiu. E, teraz robimy takie miksy, takie troszeczkę tutaj nawiązania do innych miniaturek. Tutaj emocja ponownie, tutaj ponownie emocja. Badale, szara, blady, emocje są dobra, ważne, szara, tylko ważne, badale, żeby ich nie przesadzić. Można robić nie emocje, wiem, tylko że kurde, nie można. Tylko, że trzeba. Pam... Trze... Jest bardzo cienka granica. Jest bardzo cienka granica pomiędzy fajna, kam... fajna miniaturka z emocjami, a cringe'em, Jest to cieniutka granica. Jest bardzo łatwo ją przekroczyć i wpaść w otchłanie cringe'u. I to jest ciężkie, to jest trudne, jeżeli chodzi o tworzenie miniaturek. Bez ja, cze, ja często mam mega cringe'owe miniatury. Mam mm. strasznego cringe'a na miniaturce często. Jeżeli ktoś ma. Migut, to jeżeli ktoś ma. To prawda, migut. Puści mi i sygnowania kanału. Wladimir powiedział do tera panie Tomku. Sona albo Wedelka śpią Wadera. On śpią przed streamiem. moją marką. Rozdział 5. Miścia dziękuję za subika, pozdrawiam. Możesz dodać intro, ale nie musisz. Możesz dodać awatar związany z tym, co jest na kanale. Dodaj, co robisz na banerze. Ustaw ekrany końcowe na filmie. Ustaw playlistę, Widzowie muszą oglądać długo Twoje filmy. Daj na końcu filmu rzecz z tytułu. Nie rób clickbaitów. Tytuł musi być krótki i prosty. Oczywiście więcej jest takich rad, które są truizmami niegodnymi nazwania specjalistyczną wiedzą. Według Freeza złota trójca sukcesu to optymalizacja zarobków, optymalizacja częstotliwości filmów i krosowanie się z innymi twórcami. Nie rozumiem, dlaczego Freez w wykursie, jak się wybić na YouTubie, zwraca uwagę na zarobki. Twórca, który ma społeczność, może zarabiać ze wszystkiego: z koszulek, z książki, z projektów, współpracy z firmami, z adsense, z czegokolwiek. Naprawdę! Jest... Zarabianie powinno być później. Później. Chyba, że wydajesz dużo kasy na swój film i ci się nie zwraca po prostu, ale nie rozumiem, to nie jest, nie jest najważniej, zarabianie nie powinno być najważniejszym celem, zarabianie powinno wyjść samo przez siebie i być tego, ponieważ tak, jak, tak długo, jak się, tak szybko jak się skupisz na jak zarabianiu, jako że to jest zajebiście ważne, to zacznie źle to wychodzić. Robiłem kilka razy kanał dla zarobku i za każdym razem jak robiłem kanał, gdzie zarobek był ważny, mój kanał był gównem, zawsze wtedy, zawsze. Ile byś poradził, co byś poradził sobie zaczynając sobie przygodę ze streamowaniem? Nie mam bladego pojęcia jak zacząć, Iwi. Nie mam bladego pojęcia jak zacząć, zaczynałem w 2011 roku. Ja nie, nie wiem, nie umiem, nie umiałbym zacząć teraz od zera. Nie umiałbym i tyle, i się nie wstydzę tego przyznać, po prostu mi nie umiem, pewnie bym sobie nie poradził nawet. Brzmi to raczej jak oczywistości, które powie Ci każdy, nawet mały youtuber, i które dodatkowo... Ale ja rozumiem, że Frizz jest sam caseem w, w swoim tego, ale Frizz zrobił coś... Naprawdę niesamowitego, odzorowując Logana Paula lepiej aniżeli Logan Paul. On sam, Fleas odzorował zagraniczny kanał, który pożybował w niebiosa, lepiej aniżeli twórca tamtego kanału. Coś takiego się zdarza naprawdę. Najlepszą poradą Frizza byłoby tak. Znajdź zagraniczny kanał, którego nikt dobrze nie odzorował w Polsce, zrób go lepiej. Dwie rady. Dwie rady. Znajdź zagraniczny kanał, który jest dobrze zrobiony, zrób go lepiej niż twórca tamtego kanału. Proszę, wybijesz się. Bo YouTube sam podpowiada twórcom, a nie jak specjalistyczna wiedza zdobyta przez 10 lat przez lidera branży. Prawdopodobnie Freeze ma jakąś wiedzę, ale nigdy nie brał udziału w produkcji filmu edukacyjnego, gdzie obowiązkowy jest scenariusz i taki skrypt często jest pisany tygodniami lub miesiącami. To jest prawda, filmy popularno-naukowe to jest ból w dupie do tworzenia. W sensie ból w dupie do tworzenia potrzebujesz, albo mieć być mega zaangażowanym, albo mieć dobrą drużynę. Jak być zaangażowanym. Na przykład Ignacy ma fajną drużynę osób, które mu tam pomagają to zorganizować. U niego to idzie bardzo ładnie, bardzo płynnie, ale tworzenie solo kanałów edukacyjnych to szapobaja. Szanuję, jeżeli ktoś tak robi. Rozdział 6. Nie będę was tutaj uczył, bo to możecie znaleźć w przeróżnych poradnikach na YouTube. Tak, nazwa rozdziału to cytat z kursu, z którego nie dowiesz się, jak posługiwać się programami, sprzętem, robić miniaturki, jak zaplanować strategie marketingowe. Oj, oj, oj. Poznasz jeden efekt, który zawiera kilka kliknięć. Płacisz połowę swojej wypłaty za naukę umiejętności i słyszysz, naucz się sam. Oj. Oczywiście jest to bardzo dobra rada, bo dużo rzeczy znajdziesz na YouTubie, jak kanał Krzysztof Dziewiątkowski, gdzie nauczysz się obsługiwać programy i robić efekty. Ładnie ten kanał wygląda, ładna estetyka kanału. Ale to jest kurs za 1000 zł, reklamowany jako przedstawiający przydatne specjalistyczne. Ticho, Rosinante, przewijam twojego donate'a, o nie, Rosinante przewinął się Twój Donate jak... Taka szkoda, cicho z tym bądź. Cicho z tym bądź, Rosinanto. to. ...informacje. Następny cytat. Zresztą ja sam się uczyłem z tutoriali, więc wiem, że to jest możliwe. Nie chodziłem na żadne kursy. Wszystkiego próbowałem sam. I tu jest problem, bo Fritz zakłada, że każdy jest tak inteligentny jak on, tak samo zdeterminowany i samo zdyscyplinowany. Nie jesteśmy wszyscy równi. Bardzo mi przykro. Jednemu nauka zajmie tygodnie, tak. komuś innemu tygodnie, a jeszcze mi się na następnemu lata. Po to istnieją przeróżne szkolenia, żeby edukować i przyspieszać rozwój, żeby ktoś nie musiał na własną rękę dochodzić metodą prób i błędów. Zamiast dawać 81% materiałów autobiograficznych, Freeze mógł poprosić montażystów, żeby stworzyli poradnik na poziomie podstawowym do obsługi programów. Rozdział 7. Wrażenie, że gdzieś im się spieszy. Na tym polega zaleta kursów, że możesz rozwijać tematy i myśli w nieskończoność. Możesz analizować jedną rzecz godzinami. Przykładowo, sam temat kolorów na miniaturkach i znaczenia kolorów na podświadomość widza to spokojnie materiał na godzinę lub więcej, ale nie w tym przypadku. Tutaj nie znajdziesz rozwinięcia wątków. I to jest główna wada pozostałego nam fragmentu. Jakie mam relacje z Freezem? Bardzo ciepłe. Jesteśmy, jesteśmy kumplami, zawsze możemy na siebie liczyć. Nie, mamy ciepłe relacje z Bo O głównie. nazwie YouTube i biznes. Dostajemy ojcowskie rady typu: opłaca się zainwestować we współpracownika, lub zacytuję: Te pieniądze też nigdy nie były dla nas celem. Pieniądze to tylko punkciki, a my musimy mieć ich jak najwięcej. Przez to, że gdzieś się twórcy spieszą, ktoś może źle zinterpretować takie zdania. Tak jak na YouTubie, można wybaczyć skróty myślowe, bo masz 10-20 minut, tak w kursie już nie. Przyjazne, czat. Przyjazne, jeżeli nie potraficie zrozumieć słowa ciepłe. Bo to jest produkt, za który ludzie zapłacili spore pieniądze. Rozdział 8: Plusy produktu. Oczywiście pojawia się tutaj kilka ciekawych myśli, jak nieradzenie sobie z popularnością, budowa poczucia własnej wartości dzięki karierze. Jak ważna jest samodyscyplina, determinacja, przyjaźń, networking czy problemy branżowe, jak rozbieżność stawek. Ale ponownie pojawia się problem braku scenariusza i odpowiedniego montażu. Ten produkt poważnie mógł być czymś przełomowym na polskim YouTubie, ale na ciekawy temat jest poświęcone trz. Ja się w sumie cieszę, że Fris nie zrobił dobrego kursu. Bo z tak z tego wychodzi, że wcale ten kurs nie jest aż taki dobry. Ja się w sumie cieszę, pozostawia dużą lukę na rynku. Pozostawia możliwość, żeby kiedyś zrobić coś porządnego. W sumie spoko. 30 sekund, a na opowiadanie historii niezwiązanych z tematem. Tomek nie ogląda swoich imien. materiałów na filmach. No boże, na streamach. Rozdział 9. Czego nie ma w kursie? Nie ma tutaj realnej edukacji. Rzadko więcej, widzimy większą, większą i złożoną argumentację. Zakochana naprawdę, ja pierdzielę. Nie ma ja na hipotezy, ani nikt nie podaje plusów i minusów. Freeze powinien pokazać i przeanalizować przynajmniej statystyki kanału. Pokazać, jak kanał rozwijał się przez lata, a nie pochwalić się ostatnim miesiącem. Dostajemy jednowymiarową wiedzę, opartą na doświadczeniach, której nie możemy wdrożyć, bo nie będziemy mieć takich samych doświadczeń. Twoim zdaniem, dobrze jest wybić się na TikToku poprzez najlepsze akcje z jakiejś gry i powoli przerzucanie widzów na Nie wiem. Złoty. Ja nie mam bladego poje... Ja nie mam w ogóle bladego pojęcia nic o TikToku. Nie wiem. Ale szoterzy, jeżeli jest jakiś szoter, który ma ambicje, ale byłby fajny szoter, który by mnie szotował na TikToku i by mówił, że Twitch TV sleśmancie o godzinie 17, żeby złapać atencję na TikToku, ale byłoby fajnie. Zapraszam szoterów. Zapraszam szoterów. Nie ma nic o budowaniu społeczności i kultury wokół kanału. Podpusz tylko to muszą być dobre szoty, bo to muszą być szoty, które trwają 30 do 60 sekund. Już szotują tam dobrze, napierdzielać szoty. Tylko proszę, mówcie, że stream o 17:00. Bierzcie sobie całą kasę za sensa. Bierzcie sobie wszystkie pieniążki za sensa, co z YouTube'a sobie zrobicie. Nie reklamujcie tylko ruletek i mówcie godzina 17:00 Mandzie. Dziękuję. Czy za donajty oceniam kanał? Nie oceniam kanałów za donajty. Nie. Mogę poradzić, mogę odpowiedzieć, mm. mogę coś powiedzieć, ale tego. Drama dla jego i plagi trwa dalej. Dziękuję. Jeszcze nie widzów, Zaraz że. No, o Jezu, tego właśnie potrzebujemy. Nie ma nic o bardziej ambitnych strategiach marketingowych, o analizie relacji widza z twórcą, a nie o Aha. narzędziach, m.in. o społeczności, kościu. gdzie teraz prowadzenie jej jest również ważne. To ty. W kursie powinny Ech. być analizy innych kanałów ich błędów, żeby ich się ustrzec, rady podzielone na kategorie kanałów i grupy wiekowe szablony dobrych umów i tych, które mogą być skamem. Porady jak nawiązywać znajomości, żeby się krosować i wiele, wiele innych rzeczy, które realnie mógłbym wdrożyć ja lub ty. Podsumowanie recenzji. To nie jest kurs ani szkolenie. To materiały biograficzne i ciekawostki o ulubionych twórcach, ich pracy czy życiu. Dzieło nie pomoże żadnemu marzycielowi w byciu youtuberem, rodzicowi, nauczycielowi, żadnej firmie czy agencji. Ale trzeba zaznaczyć, że to może być dobry Boże. materiał dla fanów Friz'a i całej ekipy, jeśli interesują cię ciekawostki z jego życia. Bardzo słabo jednak pełni rolę specjalistycznego, profesjonalnego kursu, jakim się reklamuje. Jeśli chciałbyś zwrócić kurs, bo uznasz, że nie spełnia swojej roli, nie jesteś zadowolony lub nie zgadzasz się z opisem produktu, to nie możesz. Ponieważ przy zakupie musisz zaznaczyć, że przyjmujesz do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utracisz prawo do odstąpienia od umowy. Pytałem kilku prawników, czy to legalne i odpowiedzieli, że nie do końca, ale jest prawdopodobnie... Tak samo chyba, jeżeli się nie mylę, samo to obniżanie ceny, że 250 zł to jest jedyna zniżka, a później jest 350 zł zniżka, to też nie jest do końca okej. Okay. Podobnie może mieć lepszych prawników. Jest to kwestia sporna, ale można odnieść wrażenie, że nie jest to zbyt uczciwe traktowanie klientów. Całe zjawisko, dlaczego nie warto słuchać ludzi sukcesu, zostało poruszone w materiale, dlaczego nie warto. To sądzę o to materiale. Generalnie z bardzo dużą ilością rzeczy się zgadzam, tutaj jak oglądaliśmy kiedyś właśnie ten materiał o tam no jak wie, pamiętacie dużą ilością się rzeczy się nie zgadzałem, tutaj YouTube się zgadza, zgadzam stary, z naprawdę dużą ilością, uważam, że kilka jest tutaj Józef rzeczy, z, z którymi nie do, końca, nie do końca, nie do końca wiecie, nie do końca miałem tako, takie samo zdanie, ale generalnie jeżeli sobie chodzi o sam wniosek się zgadzam, że to nie jest kurs, który pomoże Ci się stać youtuberem, ale to jest kurs, który wyjaśni Ci, jak ekipa doszła do swojego sukcesu, w jaki sposób zbudowali swoje relacje, jak stworzyć taką paczkę znajomych na YouTubie, tak mi się wydaje przynajmniej, bo nie czytałem, nie oglądałem jeszcze tego kursu. Będę grać w Amonga, ale mówiłem, że o 18.30, ja mówiłem, że o 18.30, jeszcze, jeszcze, dopiero o 18.30, 18.40 ja będę, zatem spokojnie, ja będę, niechaj oni grają, niechaj nie czekają na mnie, tylko niechaj grają, nie muszą czekać na mnie, niechaj grają dalej. To nie ty byłeś klawiter, byłem przekonany, że to ty. Dobry materiał. Klawiterek wpłacił 10 zł. Z, większo... z większością się zgadzam. I szkoda, że tak ten kurs wyszedł, ale z drugiej strony zostawia lukę na rynku. Z drugiej strony zostawia lukę na rynku. Nawet łapkę w górę zostawię. Opson, przepraszam. Jak rozlicza się zarobków nowy YouTuber-Streamer? Bo domyślam się, że osoba popularna posiada swoją działalność gospodarczą. Pitem. To jest normalnie Pit Richard. Richard tak zwany. Spider, dziękuję ci, ślicznie za prymika. Generalnie, e, generalnie chat. Słuchajcie, no jak dla mnie największym również problemem całego tego całego kursu jest jedna rzecz, że on powiada tak bardzo dużo o historii całej ekipy, że moim zdaniem to powinna być książka wydana. Ja nie rozumiem, ja nie rozumiem dlaczego Frizz nie wydał książki o ekipie? Dlaczego nie wydał nasza historia? Książka o tytule nasza historia. Albo nie, mam lepszy tytuł książki dla Friza. Equipa.